Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 59. odcinek Zarychty na solo. Tym razem mamy na tapecie Minnesota Timberwolves. Ja pierwszy raz od bardzo dawna nagrywam podcast z samochodu. No ale tak akurat wyszło, mam do przejechania kawałek drogi, więc stwierdziłem, spróbuję. Będzie o tyle trudniej, że akurat nie mam jakiegoś różnego tematu, tylko muszę przegadać cały skład, więc mam notatki obok siebie, więc mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bezpiecznie. Minnesota Timberwolves to drużyna, która w ostatnim czasie podpadła mocno wielu przez tą całą aferę, której jesteśmy świadkami z Jimmym Butlerem. No nie ma co mówić, jest po prostu trochę wstyd, że to rozwija się w taki sposób, że w taki sposób jest załatwiane, że wszyscy tak naprawdę wiedzą o tym, że Jimmy Butler chce odejść z drużyny, że chce wymóc pewne rzeczy na kierownictwo klubu, a koniec końców obrywa się przede wszystkim zawodnikom. No i tutaj jednym z głównych powodów tego wszystkiego jest Tom Thibodeau, który łączy sobie funkcję trenera i prezydenta klubu. No i niestety nie radzi sobie z jednym i z drugim. O ile jeszcze jako trener daje radę w ten sposób, że po prostu notuje zwycięstwa, wreszcie wprowadził Timberwolves do playoff po wielu latach przerwy, tak pod kątem bycia prezydentem niestety daje ciała po całości. No bo chociażby właśnie ta sytuacja z Jimmym Butlerem tego w 100% dowodzi. No ale gdybyśmy odłożyli na bok to bycie prezydentem i skupili się tylko i wyłącznie na trenerce, to wiadomo, Tom Thibodeau nie wypada źle. Był w stanie zbudować drużynę, która ofensywnie jest bardzo, bardzo przyzwoita, nawet więcej niż przyzwoita. Timberwolves w poprzednim sezonie mieli czwarty atak ligi, co jest bardzo dobrym wynikiem. Niestety oczywiście, żeby to zrównoważyć i zapewnić im to ósme miejsce w konferencji zachodniej, musieli mieć słabą obronę. Była to obrona numer 22 w całej lidze, także to się kłóci w 100% z tym, co Thibodeau prowadził w Chicago Bulls, gdzie ta obrona była twarda, męska, bardzo mocna, no i też plasowała drużynę z Chicago w samej czołówce ligi pod kątem efektywności defensywnej. Tutaj natomiast nie ma takich wykonawców przede wszystkim Thibodeau. Ma wielu zawodników, którzy są bardzo uzdolnieni w ataku, natomiast w obronie są po prostu słabi. Koniec końców ten bilans nie wypada zbyt dobrze. Dodatkowo jeszcze teraz do preseason grane bez Jimmy'ego Butlera pokazało, że jak jeszcze się wyłączy tego jedynego chyba takiego naprawdę super obrońcę, którego w tej chwili Bulls mają, to obrona Timberwolves staje się fatalna. Oni tracili najwięcej w tym preseason, bo 112 punktów na 100 posiadań, to jest najgorszy wynik. I on jest, z tego co pamiętam, nawet gorszy niż Phoenix Suns w całym poprzednim sezonie. Suns byli na szarym końcu w tej klasyfikacji, jeśli chodzi o całą ligę NBA. Ale powiedzmy, że gdzieś bilansując jedno z drugim, bo tak jak mówię, Thibodeau był w stanie wykrzesać w ofensywie z tej drużyny naprawdę dużo, to ta moja ocena nie może być jakaś strasznie niska. Oczywiście mamy w pamięci to, że Thibodeau bardzo eksploatuje swoich najlepszych zawodników, że przez to łapią kontuzje, przez to ich kariery szybciej się, jeśli nie kończą, to skracają albo przynajmniej przestają być tak owocne, efektowne, efektywne przede wszystkim. No bo przypomnijmy sobie przypadki, nie tylko Derricka Rose'a oczywiście, który jest najbardziej znamienny, ale chociażby Luola Denga, Jackie Manoa, czy może niedługo właśnie Jimmy'ego Butlera, który chociaż miał bardzo dobry sezon poprzedni, to opuścił chyba 27 spotkań, z tego co pamiętam. Ale powiedzmy, że gdybym miał już w tej chwili wystawić ocenę dla Thibodeau, to za całokształt twórczości trenerskiej taka czwórka z minusem, bo mimo wszystko ja bardzo cenię tego szkoleniowca za to, jak żyje, jak prowadzi drużynę swoją, jak zresztą nauczył się. Zresztą pamiętamy wszyscy, Chicago Bulls nigdy nie byli drużyną, która super grała w ofensywie. Tam zawsze był z tym problem. Natomiast tutaj w Timberwolves Thibodeau pokazał swoją drugą twarz nakierowaną na ofensywę. I właśnie za to chyba ta czwórka z minusem, chociaż wahałem się mnie to z tą trójką z plusem. Okej. Drugi segment, który podpada pod ocenę, to są obwodowi. No i tutaj mamy w pierwszej piątce trochę o dziwo, bo mówiło się o odejściu Jeffa Teague'a po poprzednim sezonie, ale gracza, który miał bardzo dobre rozgrywki, który tak naprawdę trzyma poziom z całej swojej kariery, odkąd wszedł do pierwszej piątki Atlanty Hawks. W poprzednim sezonie było to 14 punktów, 7 asyst i prawie 37% w rzutach za 3 punkty.
no Tik nie wymyśli koła na nowo. Jest bardzo solidnym rozgrywającym, który poniżej pewnego poziomu nie schodzi, który gwarantuje też to, że Timberwolves będą grali solidną koszykówkę, nie nastawioną na dużą liczbę strat, nie będzie tam wielkiego wariactwa. Taki solidny wyrobnik, których w NBA jest sporo, ale takich się bardzo, bardzo ceni. Oczywiście gdyby potencjalna rola Tiga mogła wzrosnąć, no to automatycznie też jego cyferki poszłyby w górę. Obok niego jest Andrew Wiggins, który ma za sobą gorszy sezon. Zdobywał niespełna 18 punktów, trochę ponad 4 zbiórki, ale zaledwie 33% z gry. No i Wiggins jest pod stałym ostrzałem tak naprawdę wszystkich kibiców NBA, którzy no chociażby, no wiadomo, były zupełnie inne oczekiwania w stosunku do tego gracza. Gdy on wchodził do ligi razem z Jabarim Parkerem, to mówiło się, że to są dwie wielkie gwiazdy, które zdominują ligę, które będą grać pierwsze skrzypce. Tymczasem ani w przypadku jednego, ani drugiego się to nie udało. Natomiast zaczyna mi coraz bardziej przeszkadzać ten fakt krytykowania Wigginsa, porównywania go z Jimmy Butlerem, bo z drugiej strony patrząc, gdyby Wiggins w tej chwili ma 23 lata, Butler mając 23 lata dopiero wchodził do rotacji Chicago Bulls, to był jego drugi sezon w tej drużynie, on chyba rzucał wtedy 8 punktów na mecz, a Wiggins ma już kilka bardzo dobrych sezonów, więc ma jeszcze czas, żeby doszusować do tego poziomu, na którym Butler jest teraz. Mam nadzieję, że ma w sobie, w swojej psychice tyle pracowitości, tyle chęci do tego, żeby rzeczywiście się rozwijać w tym kierunku i że będzie takim graczem, który będzie łączył dobrą grę po obu stronach parkietu, bo na razie tego nie ma. Jako zmiennicy, no w pierwszej opcji jest Derrick Rose, czyli zawodnik, wiadomo, był MVP po wielu kontuzjach, który wciąż próbuje uratować jeszcze swoją karierę. Im dłużej się temu wszystkiemu przyglądam, tym bardziej podziwiam Rose'a, bo teoretycznie mógłby sobie dać spokój, tak? Ma ogromne pieniądze zarobione na lidze. Udowadniać teoretycznie niczego już nie musi. Jakby skończył w tej chwili karierę, no to nikt by się go nie czepiał, no bo można mieć po prostu dosyć tych wszystkich problemów zdrowotnych, dosyć tych kolejnych kontuzji, które coraz bardziej zabierają nam tego Derricka, którego pamiętamy z początków kariery. Niewiele go już zresztą zostało tak naprawdę, więc to jest przykre, ale on nadal chce. Nadal chce grać, nadal ma w sobie dużo energii, nadal potrafi naprawdę nieźle wyglądać na meczach, nie mówię już o treningach, no ale po prostu jest jak jest. Rose jest trzecią opcją tak naprawdę na obwodzie drużyny z Minneapolis, a dalej mamy młodziaka Josha Okocie, który będzie, wydaje się, przynajmniej takie ja mam wrażenie, przejmował minuty z poprzedniego sezonu Jamala Crawforda. Oczywiście Okocie jest innego typu graczem niż Crawford. On daleko mu jeszcze do takich umiejętności, które Crawford posiadał. Daleko mu do tego, żeby być tak efektownym przede wszystkim. Natomiast ma bardzo solidny rzut w pół dystansu i za 3 punkty, który pokazywał nie tylko na NCAA, ale także w trakcie preseason. Więc może to być zawodnik, który skorzysta po prostu na tym, że Crawford odszedł po poprzednim sezonie. No i numer 5 na obwodzie to jest Tyus Jones, czyli gość, który miał bardzo dobry początek poprzedniego sezonu, który bardzo mi się podobał w wielu meczach. Występował nawet przez pewien czas w pierwszej piątce, gdy urazu doznał Jeff Teague. I mam wrażenie trochę, że Jones się trochę marnuje tutaj i że miałby szansę pograć więcej w jakiejś drużynie i udowodnić swoją wartość, gdyby tylko dostał minuty. No, chociażby tacy Phoenix Suns potrzebowaliby rozgrywającego i chciałbym, żeby taki Jones się tam mógł sprawdzić. No ale niestety musi siedzieć w Minneapolis i być rezerwowym zmiennikiem dla Tiga i dla Derricka Rose'a. Moja nota dla obwodowych Minnesota Timberwolves 3 z plusem. No i przechodzimy dalej, czyli do formacji skrzydłowych. No tutaj mamy w pierwszej piątce, no i też na ławce rezerwowych, wspomnienia z czasów chicagowskich po raz kolejny. No bo najważniejszym zawodnikiem na skrzydła Timberwolves jest Jimmy Butler. Butler, o którym myślę, że powiedziano tego lata już wszystko, który w tej chwili staje się, nawet nie wiem jak to określić, natomiast nie podoba mi się to, w jaki sposób on się zachowuje. Ta ustawka z ESPN-em, że on pojawia się na treningu drużyny, rzuca jakieś tam różne rzeczy w trakcie treningu, potem wysyła wiadomości, czy to on, czy to ktoś inny, do Adriana Wojnarowskiego. Nagle ni stąd, ni zowąd pojawia się Rachel Nichols z Minneapolis,
z wynajętym od razu miejscem na zrobienie magazynu półgodzinnego czy godzinnego z butlerem, żeby o wszystkim porozmawiać. No to wszystko jest takim, jak to się mówi, palcem po wodzie pisane i mam wrażenie, że tutaj była konkretna ustawka od początku gotowa i że butler po prostu chciał się przejechać po Timberwolves i jeszcze bardziej wpłynąć na wymuszenie transferu. Tymczasem transferu nie ma. Była już bardzo blisko dogadania umowa z Miami Heat, w ramach której miał przyjść, zdaje się, Dion Waiters między innymi i chyba Josh Richardson, natomiast ostatecznie to upadło, bo Tom Thibodeau się wycofał. Zresztą Pat Riley się o tym wypowiedział, że rzeczywiście tak było, już była klepnięta umowa, dogadane były obie strony i nagle Thibodeau się wycofał. Problem z Butlerem jest taki, że jeżeli chce odejść, no to maksymalnie rok tutaj posiedzi i za rok będzie po prostu mógł skorzystać ze swojej opcji w kontrakcie, tak? No ma opcję zawodnika na przedłużenie na kolejny rok, więc stwierdzi, że nie chce grać rok dłużej w Minneapolis i trafi na wolny rynek i będzie mógł odejść dokąd będzie chciał za darmo. Także tutaj jeszcze sporo do przemyślenia po stronie Toma Thibodeau, próba znalezienia jakiegoś innego transferu, bo podobno Miami już nie są chętni, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Obok Butlera będzie grał Taj Gibson, który ma niezły sezon za sobą, natomiast no wiadomo, Taj Gibson już jest po 30. Taj Gibson nigdy nie był jakimś fantastycznym graczem w ataku, jego też gra w obronie się pogorszyła z latami. No i niestety no, Gibson prochu nie wymyśli, tak? No, to jest zawodnik, który przede wszystkim powalczy na tablicach, powalczy w obronie, rzuci coś z pół dystansu, dobije coś i tyle tak naprawdę. Więcej od tego zawodnika spodziewać się nie ma co. Jeśli chodzi o ławkę rezerwowych, no to mamy tutaj trzech graczy. Pierwszy wydaje się ten, który najwięcej może dostać minut i tak też pokazuje preseason, to Anthony Tolliver, który po bardzo solidnym sezonie w barwach Detroit Pistons przeniósł się do Minnesoty i tutaj będzie, wydaje się, pierwszym zmiennikiem na pozycjach skrzydłowych, no chyba, że uda się wymienić Jimmy'ego Butlera, wtedy to może to ustawienie może wyglądać zupełnie inaczej, bo jeśli uda się pozyskać kogoś do pierwszej piątki, no to wtedy rola Tolivera zostanie ta sama. Ale jeśli się nie uda i na przykład uda się pozyskać na inną pozycję zawodnika, no to wtedy Toliver może nawet wejść do pierwszego składu. Oczywiście jego największą bronią są rzuty za 3 punkty, chyba było około 44% skuteczności w poprzednich rozgrywkach, więc tu zdecydowanie najbardziej pomoże swojej drużynie. Drugim graczem, który powinien dostawać minuty przynajmniej na początku sezonu, jest debiutant, już Wam mówię, żeby nie przeinaczyć, Keita Bates Diop, 48 pick poprzedniego ostatniego draftu, zawodnik, który nie jest jakimś specjalnym atletą, nie jest specjalnie dobrym zawodnikiem, przynajmniej tak na tyle go widziałem. Oczywiście jest to spowodowane tym, że jest świeżakiem w NBA i ma jeszcze czas, żeby się obudować, żeby się nauczyć wielu rzeczy, więc myślę, że z początku to on będzie dostawał minuty, natomiast z biegiem czasu, jeżeli Luol Deng tylko będzie wracał do formy, no to on tutaj stanie się tym podstawowym zmiennikiem dla Jimmy'ego Butlera, bo też powiedzmy sobie szczerze, po to został ściągnięty przez Toma Thibodeau, nie żeby dostawać 5 minut na mecz, tylko żeby solidne 15-20 to spotkanie wybiegać i no i to może być ta przyszłość dla Denga. Deng zresztą też pasowałby na pozycję numer 4, to jeśli pamiętacie, jak grał jeden sezon w Miami Heat, to właśnie wtedy się z dobrej strony pokazał na tej pozycji. To on w playoffach grał jako czwórka przy Joe Johnsonie, przy Dwayne Wade'zie, przy już nie pamiętam w tej chwili, przy kim, chyba przy Dragiczu, więc to zdecydowanie był duży pozytyw, tak? I Deng grający na czwórce tutaj obok Townsa, obok Butlera, to byłoby fajne, tylko no, pytanie, czy Deng ma jeszcze w swoim baku tyle paliwa, żeby rzeczywiście być w stanie pomagać tej drużynie. Jeśli chodzi o cenę, no to podobnie ze względu na to, podobnie jak przy obwodowych, ze względu na to, że niestety ta ławka jest dosyć krótka, tej rotacji tam za dużo nie będzie, no i niepewne są losy Butlera, Denga, więc 3 z plusem tak naprawdę, więcej nie mogę dać. Jeśli w połowie sezonu okaże się, że z Butlerem sytuacja została zażegnana albo został ściągnięty naprawdę niezły zawodnik w jego miejsce, jeżeli Deng się odbuduje i będzie znowu przydatnym zawodnikiem z ławki rezerwowych, to ta ocena mogłaby pójść w górę, ale na dzisiaj niestety jest taka, jaka jest. No i ostatni segment przeze mnie oceniany, czyli podkoszowi. No mamy tutaj zdecydowanie jedną gwiazdę, czyli Karla Antonego Townsa.
Mamy jego... Mieliśmy mieć dwóch zmienników, bo miał być Gorgui Dieng i Justin Patton, ale Patton drugi raz z rzędu doznał kontuzji, którego wyklucza z całych rozgrywek. No i niestety nie będziemy go mogli zobaczyć. Natomiast Dieng no, jest solidnym zmiennikiem, ale wracając do Townsa, musiał on się podzielić w poprzednim sezonie obowiązkami w ataku jeszcze dodatkowo właśnie z Jimmy Butlerem i nawet nieźle na tym wyszedł. Towns przede wszystkim nauczył się świetnie rzucać za 3 punkty, bo to już było 42% w poprzednim sezonie i ewidentnie jest chyba najlepszym centrem w tej chwili pod kątem rzucania za 3, jeśli chodzi o nie tylko samą skuteczność, ale także liczbę prób, które oddaje, więc tu zdecydowanie Towns na plus. Problem jest taki, że zresztą to, co ostatnio powiedział Kevin Garnett w jakiejś rozmowie, wybaczcie, nie pamiętam, chyba z serwisem The Athletic, że Towns jest jeszcze, jest dzieciakiem, że tak samo jest z Andrew Wigginsem i poniekąd nie ma się co temu dziwić, bo obaj wyszli z dobrych domów, tak, obaj wyszli z takich miejsc, w których no, nie mieli takich historii jak chociażby właśnie Garnett, który miał problemy jeszcze za dzieciaka, nie mieli takich historii jak Jimmy Butler, który został wyrzucony z domu, zdaje się, przez matkę i nie mieli takich sytuacji życiowych, które by ich zahartowały, wobec czego nie są twardzi, tak? Oni liderują w trochę inny sposób niż chociażby chciałby Jimmy Butler, bo Jimmy Butler chciałby zawodnika głośnego, który jest w stanie coś powiedzieć, przeciwstawić się czasami trenerowi i uderzyć pięścią w stół, natomiast oni chcą liderować poprzez grę w koszykówkę. I właśnie w ten sposób robi to Towns. Oczywiście jest w tym bardzo dobry, natomiast no, są tacy, którym to przeszkadza i być może właśnie dlatego ten mariaż z Jimmy Butlerem nie jest wcale taki dobry. Jeśli chodzi o zmiennika jego, Gorgui Dieng ma fajne eliminacje do Mistrzostw Świata. Ja wiem, że o tym często mówię przy wielu zawodnikach, ale Dieng jest liderem swojej kadry Senegalu i naprawdę dobrze tam wygląda, rzuca za 3 punkty, wjeżdża pod kosz, gra zdecydowanie bardziej agresywnie, bardziej odważnie niż w Minneapolis. No i fajnie, gdyby to przełożył także na NBA. Jeśli chodzi o ocenę, no to zdecydowanie tutaj czwóreczka. Myślę, że Towns ma potencjał na to, żeby pójść jeszcze wyżej. Pytanie, czy z Jimmy Butlerem u boku, czy też nie. Zobaczymy. No, ja bym chciał, żeby coś z tej drużyny jeszcze wyszło, ale obawiam się, że tam gruchnie i to konkretnie, bo prezydent klubu, czyli Tom Thibodeau jedno, właściciel klubu, czyli Glenn Taylor drugie i to się zaczyna gdzieś rozłazić. Ostatni element, który zawsze poruszam też, to bilans ataku i obrony. Już zresztą o tym wspominałem przy okazji samego Thibodeau. Czwarty atak ligi, 22 obrona i też grają w 22 tempie, czyli nie grają za szybko, ale za to bardzo efektywnie. To im przynosiło tak naprawdę zwycięstwo. Fajnie, że wrócili do play-off, fajnie, żeby ta dobra pasa gdzieś tam się utrzymała, natomiast obawiam się, że możemy w połowie sezonu zacząć traktować mnie za Timberwolves trochę jak Sacramento Kings w poprzednich latach, czyli w kategorii żartu. Chciałbym, żeby tak nie było, ale niestety obawiam się, że tak będzie. Ok, nawet się udało w miarę bezpiecznie nagrać ten odcinek. Dojeżdżam już do swojego miejsca docelowego. W drodze powrotnej nagram kolejną drużynę, także będziecie mogli posłuchać już niedługo, za kilka godzin, następnego zespołu. Dzięki za wysłuchanie. Do usłyszenia, Piotrek Zarychta.